chyba Szczyrk takiego oblężenia, jeśli chodzi o żeńskie reprezentacje, nigdy nie przeżywał, bo to są właściwie poza mini kadetkami wszystkie reprezentacje, seniorska, juniorska i juniorek młodszych. To chyba fajnie, że w jednym miejscu, takim centralnym, spotyka się cała żeńska niemalże siatkówka polska. Bardzo fajnie, super. Gdyby ten ośrodek jeszcze troszkę był większy i moglibyśmy bardziej dogodnie sobie ustalić treningi, mogłoby to stać się takim naprawdę centrum siatkarskim, tak jak mają inne państwa, na przykład Brazylia, która posiada ogromne centrum, gdzie jednocześnie trenuje około 4, 5 czy nawet 6 reprezentacji na 5 halach, niezależnie od siebie, z siłowniami. Dla Was, trenerów prowadzących reprezentacje narodowe, to też znakomita okazja, żeby zrobić taki faktyczny przegląd potencjału tej siatkówki od tej najmłodszych kategorii aż po same seniorki. Rozmawiacie Panowie na ten temat? Każdy trener rocznika starszego obserwuje ten młodszy, żeby potencjalne kandydatki o odpowiednich warunkach już powoływać do tych starszych roczników i dawać im szansę rozwoju z tymi starszymi zawodniczkami, bo no wiadomo, troszkę inne warunki treningowe, inny pułap tej siatkówki, inaczej zawsze poprzeczka treningowa, więc na pewno młodszy zawodnik lepiej się rozwija w starszej grupie, jeżeli oczywiście już dysponuje odpowiednimi warunkami. Właściwie już w tej chwili chyba ta formalność, iż Mistrzostwa Europy w juniorek się odbędą, jest już dokonana, bo przynajmniej do wczoraj nie ma żadnych sygnałów z Europejskiej Konfederacji, jakoby te mistrzostwa miały być odwołane bądź w zmienionej formule. To chyba bardzo ważne dla Was, że będzie ta impreza docelowa, na którą się przygotowywaliście bardzo, bardzo solidnie. Tak, tak, bardzo ważne. Przygotowujemy się już od początku czerwca, ale myślę, że cały czas w głowie miałyśmy, że te mistrzostwa się odbędą, więc przygotowałyśmy się na 100% od początku do nich i z myślą, że zagramy w nich i weźmiemy w nich udział. Niebawem losowanie grup tych pierwszej fazy. W koszyku jesteście z Francją, to jedyny rywal, z którym się nie spotkacie w tej pierwszej fazie. A taka wymarzona w Twojej ocenie grupa, to jak powinna wyglądać? Szczerze to ja wierzę, że będziemy bić się z każdym. Nie chcę tutaj snuć jakichś spekulacji i mówić o wymarzonej grupie, po prostu chcę podejść do każdego rywala, chcemy podejść do każdego rywala z osobna, skupiać się po prostu na każdym kolejnym meczu i myślę, że z takim celem jedziemy na te mistrzostwa. Po prostu, żeby zaprezentować dobrą naszą grę, trzymać się założeń technicznych i teraz zrobić wszystko, żebyśmy mogły to zrealizować na tym turnieju. Jakie są atuty tej drużyny? Myślę, że naszymi atutami na pewno jest to, że walczymy do samego końca, że wspieramy się w najtrudniejszych chwilach. No i też bardzo dobrze gramy w formacji Black Obrona. Przed Wami zwieńczenie tego sezonu troszkę dziwnego, bo bez rywalizacji o punkty, ale mecze ze Szwajcarkami. Stawiacie sobie jakieś takie ambicjonalne cele na te spotkania w Łodzi? Myślę, że każdy z nas przede wszystkim chce się dobrze zaprezentować, no i wygrać te spotkania. Teraz tutaj właśnie przygotujemy się i zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki spokój, który towarzyszy tym zgrupowaniom, bo związany jest z faktem, że no nie ma rywalizacji o punkty w tym sezonie, pomaga w takiej pracy u podstaw, takiej spokojnej? No myślę, że na pewno zawsze jakiś tam brak takiej presji podczas przygotowań pomaga i myślę, że właśnie dzięki temu możemy na spokojnie skupić się na tych naszych wadach i niedociągnięciach.